Ekipa Kronik Myrtany może przybić sobie kolejną epicką i zasłużoną pionę. Osiągnęli kolejny sukces, ich praca została po raz kolejny doceniona i tym razem, no niejako w najważniejszym moderskim polu, przez społeczność ModDB. ModDB to drugi po Nexusie największy serwis modderskiej społeczności, zarówno dla twórców, jak i dla odbiorców modów. Jakiej byś sobie gry nie wymyślił, o ile wspiera ona mody, na pewno coś tam dla ciebie jest. Serwis ten co roku wybieram za pomocą właśnie swojej społeczności Mody Roku. I Kroniki Myrtany w zeszłym roku ten tytuł oczywiście zdobyły, jednak w tym roku powstał nowy plebiscyt. Wybierano modyfikację dekady, w której wyłoniono 5 najlepszych modów ostatnich 10 lat. I tak, na 5. miejscu mamy Stalker Call of Chernobyl, który dopieścił oryginalnego Stalkera, dodając również te rzeczy, które kiedyś obiecywane były przez twórców, ale do finalnej wersji gry nie trafiły. Na miejscu 4. wylądowała Black Mesa. Remake pierwszej części Half-Life'a, tworzony przez amatorskie ręce z pełnym błogosławieństwem samego Valve. Zresztą recenzję Black Mesa znajdziecie na moim kanale, więc odsyłam was tam. Na miejscu 3. no nie mogło zabraknąć jakiegoś moda do Skyrima. Enderal to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy mod do 5. części Elder Scrolls, oferujący całkowicie nowy świat z własnym lore, ulepszonymi lub wręcz zmienionymi mechanikami, pełnym dubbingiem niemieckim i angielskim, nowymi skillami i specjalnymi umiejętnościami. Czas gry? Od 30 do nawet 120 godzin. Wielu nazywa to po prostu Skyrim 2. Na miejscu 2. mamy mod do Command & Conquer Mental Omega. Jest to pełna kampania z aż ponad 130 misjami. Początki moda sięgają aż 2004 roku, a wspierany jest on praktycznie do dziś. Zbyt wiele jednak nie mogę o nim powiedzieć, bo to akurat nie moja bajka, ale przypuszczam, że drugie miejsce dostało no nie za piękny uśmiech. No i mamy miejsce 1. Kroniki Myrtany. Jak podało samo ModDB, ilość głosów zebrana przez Kroniki Myrtany była większa niż we wszystkich głosowaniach razem wziętych. A tutaj coś mi się jednak zdaje, że zadziałał nasz taki gamingowy husarczyk i jak tylko dowiedzieliśmy się, że można głosować na polski projekt, no to poszło to po prostu falą, co wcale nie jest złe. Mod pochwalony został za historię, za pełny dubbing wraz z profesjonalnymi aktorami, rozmach oraz wsparcie w postaci łatek długo po premierze. Ekipie Kronik Myrtany gratuluję, jest to w pełni zasłużona nagroda i życzę ich jeszcze więcej, chociaż pewnie niedługo to się pewnie półki na różne statuetki skończą. Lekko mówiąc, Kroniki Myrtany to taki, nie wiem, Lewandowski polskiego gamingu. Jezu, jakie paskudne porównanie. A was, jeśli jeszcze nie widzieliście mojej recenzji Kronik Myrtany, a byłoby to dziwne, bo to chyba najczęściej wyklikany film na moim kanale, to zapraszam was serdecznie. Na pewno znajdziecie. Na ten moment to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!